Cześć, z tej strony Freaks, a dzisiaj nie mam intro. Czołem, witam w filmie, który nie ma do końca motywu przewodniego, ponieważ poleciałem łapiątką, a potem poleciałem BF-em F1, zaliczyłem w nich dwie fajne bitwy i pomyślałem, że wam te bitwy pokażę. Poleciałem jeszcze jedną bitwę Thunderboltem, ale tak naprawdę było tam zbyt mało akcji, żeby pokazać wam cokolwiek wartego uwagi i wartego umieszczenia w filmie bez tak naprawdę sztucznego wydłużania czasu jego trwania. Także dzisiaj mięcho i pokazujemy akcję. A więc zaczynamy niemiecką łapiątką i szwedzkim BF-em 109G2 pilotowanym przez jakiegoś pana, który bardzo się zdenerwował, kiedy go zestrzeliłem. Jest to dosyć dobra strategia defensywna, to znaczy to, co on robi, nie to, że się zdenerwował po tym, jak go zastrzeliłem. Jest to dosyć dobra strategia defensywna przeciwko łapiątce, ponieważ widzieliście, że poszedł w dół, tak? Łapiątka blokuje się dosyć poważnie, natomiast obecnie mam nad nim dosyć dużą przewagę energii i mogę to po prostu wykorzystać. Także idziemy w górę, idziemy taką spiralką, dokładamy klapy i BF, nawet pomimo tego, że jest bardzo dobry w walce pionowej, no to jakby z pustego to i Salomon nie naleje, a więc BF tutaj no niestety, ale musi pożegnać się z kawałkiem skrzydła, wpada w korkociąg, no i możemy kontynuować nasz lot. Amunicja, którą używam, jest to smugowa, jakoś od zarania dziejów w szwakach. Na początku kiedyś używałem na cele naziemne, ale kiedy tylko spostrzegłem się, że smugowa działa, to używam smugowej i nawet te wszystkie jakieś zmiany, real shooter, czy tam co tylko, jakby nie wpływają za bardzo na ich działanie, nadal szwaki grzmocą tak jak grzmocić powinny i bardzo mnie to cieszy. Przewaga energii i BF-109 oraz I-185. Na początku atakujemy tego gościa, który jest z tyłu, standardowo. Urywamy mu skrzydło. Moim jedynym zmartwieniem jest to, że żeby gościu nie wpakował mi kulek, kiedy będę obok niego przylatywał, więc tylko się martwię na razie tylko i wyłącznie tym, ale widzę, że on jakoś w miarę spada. No i gonimy BF-109G. Łapiątka przy glebie jest szybsza niż BF-109G, jest tak naprawdę jednym z szybszych samolotów na swoim BR-ze. Także korzystamy z tego, troszeczkę go postraszymy. Zmusimy do manewrów, co sprawi, że straci kolejne metry w tym pościgu. No i w momencie, kiedy zacznie dogfight, tak naprawdę, jakby to ująć, BF-y są dosyć wyrównanymi przeciwnikami dla łapiątki, ale nie BFG6. BFG2 jeszcze jest w stanie z łapiątką konkurować, natomiast G6 jest dużo bardziej ociężała. Tak naprawdę G6 i Ła7 są dosyć wyrównanymi rywalami. Natomiast mam wrażenie, że G6 jest cięższa i przez to z łapiątką nie może konkurować w bezpośrednim dogfajcie. Mogę się mylić, natomiast takie mam wrażenie. IU-8 standardowo, jakby, wiecie, jeżeli widzicie szturmowca, który próbuje was atakować, no to bardzo szybko możecie mu uświadomić, dlaczego szturmowiec jest od szturmowania, a nie od walki z innymi myśliwcami. Ponieważ wystarczy zrobić więcej niż jeden zakręt i taki samolot od razu puchnie. No i tak naprawdę moim jedynym zmartwieniem jest obecnie to, żeby te działka cokolwiek mu zrobiły. Na szczęście, tak jak mówię, szwaki łupią tak jak łupać powinny. Bardzo mnie to cieszy, że te działka cokolwiek robią, nie jak MG-151. I tym bardziej ich ułożenie, one są w nosie, sprawia, że jeżeli przygrzmościcie komuś z dwóch szwaków, to najczęściej będziecie widzieć tego efekt prawie że natychmiastowo. W przeciwnej drużynie jest również Bowfighter, który zestrzelił już paru gości, także wiem, że tutaj ten typ coś tam potrafi, albo umie lecieć umiejętnie na czołówki, no ale w każdym razie nie jest bezmyślnym graczem. Więc lecę tak, na taką niby czołówkę i moim celem jest zrobienie więcej niż jednego zakrętu. Zrobimy pierwszy zakręt, unikamy jego nosa, wychodzimy do góry. I teraz idziemy jeszcze troszeczkę w bok, nie wychodzimy bezpośrednio, ponieważ wtedy moglibyśmy wylecieć przed jego cztery działka. No i w tym momencie Bowfighter już tak naprawdę nie ma gdzie uciekać. Jedynym jego ratunkiem byłoby wciśnięcie J. Być może oszczędziłby wtedy sobie bólu, no ale
co zrobić. Bo fighter spada i mamy fraga numer 4. A teraz przełączamy się na BF-a. A więc BF F1, no i widzicie od razu w lewym górnym rogu, że ten samolot lubi się grzać. I na gorącej mapie, jaką jest Sycylia, grzać się będzie. Na szczęście od tego jest mech, także będzie to troszeczkę remedium na ten problem. MB-174 tutaj straszy mnie troszeczkę. Nie jestem do końca rozeznany w francuskich dwusilnikowcach. Niektóre z nich mają MG-150 jedynki z przodu, inne nie mają. Nie chciałem ryzykować, ponieważ leciał tak podejrzanie agresywnie. Jeżeli krowa jest podejrzanie agresywna, to raczej trzeba zejść jej z drogi. Także to zrobiłem. A propos krów, bo zaraz obok mnie leci Junkers 87D, który myśli, że może tego Martina Bakera, czy tam, to jest MB, więc Martin Baker, tak mi się wydaje. No w każdym razie w brytyjskim drzewku, jak jest MB, to jest Martin Baker, więc logika podpowiadałaby, że tu jest podobnie. No w każdym razie nie chce mi się go gonić, widzę, że tam jest korsarz, ale jednocześnie widzę, że przy glebie jest dużo, dużo bogatszy bufecik, a korsarzem mogę się zająć później. Także lecimy, możemy pomóc naszemu BF-owi, który tutaj musi się męczyć z dwoma kobrami. Jednym bowfighterem, bowfighter już tak naprawdę średnio wszędzie, bo chyba się pali. Ale P-39N i P-63 są to naprawdę groźne samoloty i wyjęcie ich z walki jest czymś, na czym mi bardzo zależy. Oczywiście też nie chciałbym urwać sobie skrzydeł, także podpalamy P-39 i P-63 zakręca tak jakby troszkę nieświadomie tego, że jestem za nim i udaje mi się ułożyć ich sobie w jednej linii i podpalić obu. P-39N spada i P-63 również jest bardzo mała szansa, że się zgasi, jako że no raczej kobry i pożary w tych ich zbiornikach paliwa ulokowanych w skrzydłach nie lubią się ze sobą. Także robimy Immelmana, zamieniamy resztkę prędkości, którą mamy, na wysokość i korzystamy z tego, że do najbliższego przeciwnika mamy 8 km i możemy teraz odzyskać troszeczkę prędkości oraz robimy przegląd sytuacji. MB-174 krąży obecnie dookoła lotniska. Martwi mnie ten D-520, ale on chyba jest tutaj atakowany przez nasze dwa BF-y, które atakują go z góry, więc on spenia i ucieknie na dół. Natomiast ja w tym momencie liczę na to, że że przeciwników jakby zostanie mi na tyle, żebym mógł nagrać film. Jako że ten film już jest na YouTubie, to możecie się domyślać, co się za chwilę stanie. Aczkolwiek nie wyprzedzajmy faktów. D-520, oj, aż przepraszam, baldołem mikrofon. D-520 jest dosyć słaba maszyna, szczególnie w porównaniu z BF-em, a są na porównywalnym BR-ze. To jest troszeczkę smutne. F-4F i jakby to ująć, nie jest to Bartek, także nie ma boskiej ręki, która go chroni, więc też jest to dosyć, no jest to samolot, który nie stanowi dla BF-a F1 żadnego zagrożenia. Korsarz co innego, ale stanowiłby zagrożenie, gdyby miał przewagę energii. Obecnie tej przewagi energii nie ma, więc tak naprawdę można tylko i wyłącznie zasiadać do stołu, zatknąć sobie serwetkę za kołnierz i rozpocząć ucztę. A więc zaczynamy od F4F. W tym momencie modlę się tylko o to, żeby te samoloty się nie rozleciały, bo obecnie są ułożone bardzo, bardzo dobrze na taki króciutki highlight. A więc F4F, podlatujemy na odległość nieświeżego oddechu. Łup, 20 działa. F4U, odległość nieświeżego oddechu. Łup, 20 działa, ogon mu odpada. I D-520 w ostatniej chwili jakby mój samolot zniosło i zamiast rozpaść się całkowicie, to podpalam mu zbiornik paliwa na skrzydłach. No i ten frag zostaje mi zabrany. Ale była to rekompensata tego, że przez minutę w tym filmie nie działo się nic i nagle bang, bang, bang. Trzy szybkie ciosy. A36, które atakuje i sprejuje, i sprejuje, i sprejuje, i absolutnie jest niezainteresowane tym, że za mną jest dwóch albo trzech moich. I tak naprawdę ja nie muszę nic zrobić, nawet jeżeli bardzo bym chciał, bo fragów na potrzeby YouTube'a nigdy nie jest za dużo. Tutaj jeszcze się łudzę, że może zdołam go trafić, ale
gonię już go 2 BF, ja 3, więc mi pozostaje tylko i wyłącznie zamienienie się w wielkie oko i wyszukiwanie ostatniego zawodnika drużyny przeciwnej, którym jest Mby, bo nie chcę ryzykować powiedzenia, że to Martin Baker. Sprawdzę to po filmie, ale nie umieszczę tego tutaj, bo jestem zbyt leniwy. MB174, którego znajduję na lotnisku i postanawiam zakończyć jego udział w tej bitwie. Mam jeszcze 5 pocisków do 20. Jeżeli podlecę do niego standardowo na odległość mniej więcej 2 łokci, to ta 20 i 5 pocisków z niej powinny zrobić z niego kompot, kisiel, kaszę. W każdym razie na K. No i tak się dzieje. Voila. Mogło być 7. Jest 6,5. Jest git. No. Cieszę się, że udało mi się przemóc taki troszeczkę paraliż twórczy, który złapał mnie w ostatnich dniach. Byłem bardzo, bardzo samokrytyczny wobec samego siebie. Siadałem do filmu i tak naprawdę nagrywałem kawałek i przestawałem nagrywać i wyłączałem nagrywanie w cholerę, bo nie mogłem samego siebie słuchać. Także cieszę się, że udało mi się to przemóc i dzięki temu słyszycie mnie teraz, ale właśnie słyszeć mnie już nie będziecie, ponieważ się z wami żegnam. Czołgiem i do usłyszenia.